Każdego roku o tej porze uświadamiamy sobie, co takiego dokonało się tamtej jedynej, wyjątkowej nocy w Betlejem. Tej nocy tak wiele Bóg nam dał. Dał nam swego Syna. Ludzkie istnienie odzyskało sens. Bóg staje się człowiekiem. Z miłości do człowieka tak mocno się przybliża, że staje się jak my. Bóg, który rodzi się w ludzkim ciele, przywraca nam godność. Godność człowieczeństwa. Godność ludzkiego życia na ziemi. W tych dniach będziemy dzielić się opłatkiem. To też niezwykły znak miłości, Caritas. Znak łamanego opłatka to znak jedności między tymi, którzy go dzielą, ale również znak gotowości dzielenia się swoim życiem. To piękny gest, ale bardzo zobowiązujący, bardzo głęboki. Przez ten znak my wszyscy wchodzimy w istotę, tajemnicę chrześcijaństwa, którą objawił nam Jezus, który podzielił się z nami swoim życiem. Wszystkim podopiecznym placówek Caritas życzę, byśmy wspólnie przeżyli święta, pamiętając, że są one fundamentalną prawdą o chrześcijaństwie. Niosą prawdę, że nieskończenie wielki Bóg stał się bezbronnym dzieckiem skazanym na naszą miłość. Iż Pan stworzenia przyszedł do nas bezbronny, byśmy my mogli odpowiedzieć na to, na Jego dar swoją miłością. Życzę, niech dobry Bóg włączy Waszą historię życia w swoją opowieść o wielkiej miłości. Natomiast wszystkim pracownikom, wolontariuszom parafialnych zespołów Caritas i szkolnych kół Caritas, wszystkim kapłanom i siostrom zakonnym, naszym dobroczyńcom, darczyńcom oraz wszystkim ludziom, którzy wspomagają nas na co dzień, dziękuję. Dziękuję, kochani, Wam, że pod znakiem miłości, szyldem Caritas, urzeczywistniacie prawdziwą miłość wśród ludzi. Dziękuję za to, że Boże Narodzenie przez Waszą pracę i posługę niejako dokonuje się przez 365 dni w roku. Niech Bóg będzie uwielbiony w Was i przez Waszą pracę. Życzę wszystkim Bożych Świąt. Pokój ludziom dobrej woli.